Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, krótko i na temat. Przepraszam po prostu, bo znów znikłem, tak? Znikłem niezapowiedzianie, totalnie nic was o tym nie poinformowałem. Jedyne co was poinformowałem to na grupie. Słuchajcie, pierwszą ważną sprawą, dlaczego mnie nie było, jest to po prostu szkoła. Oczywiście koniec szkoły, jak wiecie, zaraz są wakacje, za no niecały miesiąc są już wakacje, kurde, będziemy świętować oczywiście, bo pod koniec wakacji też mam oczywiście urodziny. Możecie zgadywać właśnie w komentarzu, kiedy mam te urodziny, słuchajcie. Czemu mnie nie było? Tak naprawdę spraw jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli miałbym właśnie być z wami szczery, tak do bólu, to tutaj bym musiał siedzieć 15 minut i mówić do kamery, a wątpię, że komukolwiek chciałby się tego po prostu słuchać, więc powiem krótko na temat. Za dwa dni pojawiają się zajebiste filmy z LOLa, z CS-a, vlogi, wracamy z tymi właśnie fajnymi materiałami na moim kanale, mi się wydaje. Słuchajcie, każdy człowiek w swoim życiu musi naładować baterię. Ja właśnie miałem teraz taki okres. Generalnie to jeszcze, wiecie, jeżeli chodzi o mój internet, bo miałem bardzo właśnie duże problemy z internetem, to chodzi o to, że już wychodzimy na prostą, już właśnie złożyłem wypowiedzenie, jeżeli chodzi o ten aktualny internet i właśnie będę miał światło wody podpinane, więc będzie tak wszystko chodzić. Ogólnie przepraszam was, że tak wyglądam jak menel. Nie wiem jak to w ogóle określić, jak to nazwać, ale słuchajcie, w swoim życiu wprowadziłem naprawdę dużo zmian przez ten okres i wydaje mi się, że to jest naprawdę, to są tematy, na które mogę się rozwinąć na niejednym livestreamie, prawda? Więc zapraszam was wszystkich gorąco na moje livestreamy, link do tych wszystkich moich livestreamów, które się będą właśnie odbywać, macie podane w opisie. Mam nadzieję, mordki, że tam ktoś jeszcze się znajdzie. Halo, halo, mam nadzieję, że tam jeszcze żyjecie. No nie było mnie, można powiedzieć, ała, tydzień. Więc mam nadzieję, że no jednak nie odejdziecie, że będziecie ze mną. Już nieraz miałem takie przerwy i doświadczenia, wiem, że na początku będzie gorzej, ale potem powinniśmy wyjść po prostu na prostą drogę. Więc mam nadzieję, że jesteście. Kto dotrwaliście, to dołączcie na grupę na Facebooku. Bardzo bym was o to prosił, żeby się dołączyli. Macie link podany w opisie, zapraszam was na Instagrama, na Snapchata, odsnapowuję widzom właśnie. Też naprawdę dużo się zmieniło przez okres, jakby nie było. To jest właśnie taka jedna zmiana, gdzie stałem się i tak mimo tego wszystkiego aktywny na innych social mediach niż na YouTubie, prawda? Niż na tym głównym, wiecie, no, tym głównym portalu. Dobra, mordo, ja się nie chcę rozgadywać. Dobranoc. Nagrywam to trochę późno, ale wróciłem. Dzisiaj jestem po dwóch treningach, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I tak, powiem wam, że i tak jeszcze wyglądam ok, ale jestem po dwóch treningach, więc trzymajcie się. Widzimy się już na livestreamach, widzimy się już na tych odcinkach. Dajcie łapkę do góry, chociaż nie musicie, to jest dobrowolne. Napiszcie w komentarzu, kiedy dotrwaliście. Korek, no i trzymajcie się, nie puszczajcie się, mordy. No i cześć, siemanko.